Hej kochani, mam dzisiaj dla Was makijaż. Tak, dokładnie ten makijaż, wykonany tą paletą z Glam Shopu Morelowe. Jeśli jesteście ciekawi, jak mi się pracowało z tą paletą i jak zrobić ten niezbyt skomplikowany makijaż, to zapraszam serdecznie do oglądania. Okej, kochani, więc przechodzimy do testu tej paletki. Jest to paleta Morelowe z Glam Shopu. Ona wyszła jako pierwsza z kilku tych pierwszych dziewiątek. Zawiera tutaj takie tekturowe opakowanie, z którego się wysuwa tą paletę. Paleta wygląda tak. W środku się otwiera, jest lustereczko, plastikowa osłonka, która zabezpiecza. Są również takie kółeczka, które zabezpieczają cienie bezpośrednio, ale je już wyjęłam. Paleta daje się składać. W środku wygląda tak. No piękne cienie, prawda? Przepiękne. Trochę moich róży, ale też i takie pomarańcze, troszkę takie bardziej żółte odcienie. Jestem bardzo ciekawa, jak będę ja się w nich czuła, więc przechodzimy do działania. W tym momencie pokażę Wam się swatche. Na sucho, na ręce tych cieni. Ta paleta zawiera tutaj taki niby troszkę beżowy cień, ale dla mnie on jednak będzie za ciemny, więc użyję sobie po prostu mojego cienia z My Secret, aby zmatowić łuk brwiowy albo pod łukiem brwiowym. Ok, przybliżyłam Was. Myślę, że z tej odległości będzie dosyć dobrze wszystko widać. Na powiekach nie mam żadnej bazy, mam jedynie swój korektor, dzisiaj z Sephory. Ten taki liquid camouflage. I przechodzimy do działania, więc teraz sobie zmatowię pod łukiem brwiowym, tutaj szybciutko. Myślę, że będę używała tego lustereczka po prostu z tej palety, bo... aha, jeszcze zdejmę osłonkę. No, dosyć fajna jakość jest tego lusterka, naprawdę. Bardzo dobrze się widać. A jeżeli się zastanawiacie, co tak błyszczy na moich policzkach, to jest oczywiście Turbo Highlight. No i tak, i przechodzimy do działania. Biorę taki mały pędzelek, jest to pędzelek z Embrush 11. I tak, zaczynam od wewnętrznego kącika, nabieram cień multivitamina. On się bardzo sypie. U mnie jest troszeczkę on taki jakby pęknięty, więc bardzo, bardzo się sypie. No, konsystencja tych cieni matowych jest super. No ale to Glam Shop, to wiadomo. Dobieram i strzepuję za każdym razem. Troszeczkę jeszcze tutaj rozcieram ku górze, ale nie za daleko. I dokładam. I troszeczkę tak jakby leciutko wyblendowując do końca. Do góry. Dodaję jeszcze troszeczkę tego cienia tutaj. Już tak nie rozcierając, aby on tutaj jednak był intensywny w zewnętrznych kącikach. No super, naprawdę podoba mi się ten odcień, przepiękny. Wiecie, korci mnie jeszcze ta suszona po prostu, tutaj ten taki ciemny pomarańcz. Myślę, że go tutaj troszeczkę jeszcze nałożę. Może tym samym pędzelkiem. Obok tutaj tego, tak na... tak, tutaj. Nałączenie. Nie chcę nim jakoś bardzo za daleko wyjeżdżać, tutaj na całkiem na środku wiekę, ale sobie go tutaj chciałam po prostu użyć i wygląda bardzo fajnie.
Teraz wezmę taki większy pędzelek puchaty do rozcierania, 206 z Boho Beauty. Zastanawiam się, którym właśnie cieniem rozblendować, tak ku górze. I zastanawiam się między morelą a owocem. Myślę, że morela będzie troszeczkę za bardzo żółta, no ale może ja jej pomieszam po prostu. I tutaj leciutkimi ruchami blenduję to ku górze. Bardzo ładnie się to blenduje. I takie niejednoznaczne jest to takie moje blendowanie. Mam na myśli te kolory właśnie, że niby róż, a troszkę żółci. No, podoba mi się bardzo. Okej, moi drodzy, więc przechodzimy do błyskoczek. Chyba nałożę powidła i bakalie. To są takie piękne, może tutaj zrobię. Takie cienie dwa. To jest powidło, to jest bakalia. Mega, a dżem. Dżem jest chyba turbo pigmentem nawet. Tak, bo się bardzo błyszczy. Ale dzisiaj dżemu nie chcę nakładać. Myślę, że jednak bakalia lub powidła będą mi tutaj bardziej pasować. Może nałożę je obydwa. No jak szale, to szale. Zacznę od powideł. Nakładam takim pędzelkiem z włosia i tutaj tak wtłaczam. I nakładam tutaj, gdzie miałam ten pomarańczowy cień. Nie nakładam tego na żadną bazę glitter glue. A myślę, gdybym dokończyła ten makijaż w matach, to też by wyglądał świetnie. Pięknie wygląda ten błyszczący cień. Bakalia. I teraz takim malutkim pędzelkiem będę nakładała cień bakalia. Tutaj już wewnętrzny kącik. Okej. Spróbuję jeszcze sobie przyciemnić to multivitaminą. Tutaj zobaczę, czy ona mi się tutaj dołoży. Da się dołożyć, tak. Wow. Na chwilę obecną jestem zachwycona tą paletą. Przepiękny efekt. Okej. Przechodzę w takim razie do malowania dolnej powieki. I zaczynam również od tego cienia multivitamina. I wiecie co? I użyję teraz tej suszonej na tutaj na środkową część powieki dolnej. Lekko przeciągam tak jakby w stronę zewnętrznego kącika. I wracam do tego cienia bakalia i nakładam go tutaj na tak jakby wewnętrzny kącik na dole. I teraz będę się starała wszystko delikatnie tutaj wyblendować razem. No bardzo mi się podoba ten makijaż. Wow! Nie sądziłam, że ja taki makijaż potrafię zrobić. Wiecie co, brakuje mi chyba tutaj jakiejś kreski. Może po prostu zrobię sobie kreskę eyelinerem, tak aby przyciemnić linię rzęs. Okej, kochani, kreski zrobiłam poza kamerą, bo nie mogłam się skupić. I teraz użyję jeszcze
plażowej kredki na linię wodną, jest to moja ulubiona kredka z Essence. Wytuszuję sobie teraz rzęsy. Mam tu jakąś miniaturkę tuszu z Yves Saint Laurent. Znalazłam ją wczoraj, więc mówię, kurczę, trzeba ją użyć. A może przy okazji odkryję super tusz? Ojej, chyba za szybko to powiedziałam, bo bardzo ładnie ten tusz wygląda. Ok, teraz nałożę pomadkę, która tutaj będzie pasowała. Myślę, że to będzie pomadka z MAC-a, którą mam. Satynowa Faux. Tak się nazywa. Jest to taki lekko różowy nudziak. Bardzo lubię te pomadki. Ok, moi kochani, i tak właśnie prezentuje się skończony makijaż przy użyciu tak, tej palety z Glam Shopu Morelowe. Pracowało mi się naprawdę z nią świetnie. Pigmentacja jest rewelacyjna, cienie blendują się, łączą, no cudownie. No nic więcej nie mogę powiedzieć, jak tylko kupować, brać, dopóki jest, bo z tego co wiem, to są to palety limitowane, więc nie ma na co czekać moim zdaniem. Na pewno połaszę się na więcej sztuk. Mam jeszcze fioletowe, z którą też makijaż pojawi się niedługo. Naprawdę jest sztos. Polecam serdecznie. Trzymajcie się. Pa!